Tczewskiej Fabryce Sztuk od jakiegoś czasu można oglądać kamień węgielny i kapsułę czasu odnalezioną nad Wisłą w ubiegłym roku. Zostały zamurowane przed rozpoczęciem prac związanych z budową mostu tczewskiego przez króla Prus. W środku znajdowało się też 10 monet z Bennicy Berlińskiej z lat 1850-1851. Teraz cenną kolekcję uzupełnią znalezione w kapsule pergaminy, które przez ostatnie miesiące były w konserwacji. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wytrawione, zabezpieczone, zakonserwowane pergaminy, które czekają na przekazanie do Fabryki Sztuk zgodnie z umową wcześniejszą. Natomiast w tej chwili są one tłumaczone, są porobione zdjęcia wielkoformatowe i tamta wyrazistość tekstu jest dużo, dużo większa. Natomiast to, co najważniejsze i oryginalne, to właśnie to, co widzicie Państwo przed sobą. Jest zabezpieczone, w odpowiednich warunkach przechowywane i prawdopodobnie za tydzień, dwa będzie przekazane do Fabryki Sztuk. Czy w Fabryce Sztuk będzie można zobaczyć oryginały, czy to będzie jakiś reprint? Raczej oryginały tylko w specjalnych okolicznościach, natomiast będą repliki i zdjęcia z tłumaczeniem ogólnodostępne. Czy jeszcze na razie nie wiemy, co zapisano na tych zwojach? Nie, jeszcze tego tłumaczenia nie ma. Na ten skarb w kwietniu ubiegłego roku natrafiła firma wykonująca roboty ziemne związane z rozbiórką części mostu tczewskiego. Prace związane z przywróceniem wiślanemu obiektowi pierwotnego historycznego wyglądu. Kapsuła i kamień węgielny zostały zamurowane 27 lipca 1851 roku przez samego króla Prus, Fryderyka Wilhelma IV.